Małgorzata Prochowska, na Antonio Karo, Piłkowski na Darii przygotowuje się wad pod Andrzejem Kuźwikiem. Czas 27:22 i 0 punktów karnych, a więc para ta zajmuje w tej chwili drugie miejsce. A na parkurze Bogusz Dąbrowski na Kamion Diabłu, Jeziecki Klub Sportowy Nowa Wioska przygotowuje się Dolores pod Grzegorzem Szczepańskim.
Czyli ten dzieciak jest? To jest siostra. Coś ty? Taki ma? Tam dzieciaków do skurwysyna. Ta jest Jackowa, pewnie najstarsza. Potem u mnie tak sąsiad. Za sześciu tych dzieciaków. Kogo? No u tego Zani, ten dzieciak. Dziękuję, on zginął na motorze. A jakie dziewczyny? Tak. Też? Nie. Rzymska Begia ci tam. Już przed Państwem pojawił się zawsze Gniados Rokaty Koni, właścicielem pochodzącym panem Mirosławem Drugińskim, zamieszkałym w Żara. Nie opodał, gdzie w Żary są, bo myślę, że to pewnie wiedzą. Pan Mirosław Drugiński jest wszystkich trzech zaprzęgów, które Państwo w tej chwili widzą. Wszystkie te trzy pary. Pierwsza stara gniady Ciotaka, Tony, Siwy i Gniady. Wszystkich trzech zaprzęgów jest właścicielem pomożącym, czyli Gniados, Ciotaka, Tony, pan Mirosław Drugiński, Żar, który jako członek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni zajmujący się między innymi oczywiście hodowcą. Dzień dobry. Się na bryczki przygódno. Kurde kapelusz. I pokazać Państwu te trzy wspaniałe zastępki. A to nie jest ta, nie? Które prezentują się na tym placu. Ile pan dzięki, jak już wspomniałem, zamieszkały w Żarach. Oczywiście po opuszczeniu parkuru będzie można skorzystać, myślę, z przejażdżki tymi wspaniałymi zaprzęgami pana Mirka Gruzińskiego. Jeszcze jedna rundka. Bardzo prosimy. Myślę, że jeden ze złością patrzy. Thank you.
Do zdjęcia to wolno, wie? Trzeba się nieźle napracować, żeby pokazać to. Autografy dzisiaj po 18. Będzie w urzędzie gminy utrwalone. Przepraszam, dzień dobry. Uścisk dłoni, klapa, buźka, goździk. To będzie później. Dziękuję. Panie Marcinie, dziękujemy za piękną prezentację, piękny zaprzęg. Proszę zwrócić uwagę. Skóra, klimat, te sprawy, wszystko jest. Tak, elektrycznie opuszczane szyby. Poprosimy o rundkę, proszę. Zdjęcia. Bardzo modne, wiem, że jest obsługa ślubów w wykonaniu tego zaprzęgu i wcale się nie dziwię. Sam bym z tego skorzystał, chyba że drugi ślub będę brał. Wszystko możliwe w życiu. Dobrze, że mnie żona nie słyszy, jest daleko. Tak. Dziękujemy bardzo panu Marcinowi Pinkiewiczowi, który przyjechał do nas z córka. Do pana Jarka Szymajaka przed chwilą dzwoniła żona. Prosimy odebrać rozmowę. Szanowni Państwo, podsumowania kolejnego konkursu klasy P. Moim obowiązkiem jest podać sponsorów i wysokość nagród poszczególnych za poszczególne miejsca. Za pierwsze miejsce firma budowlana Janiak z Turku ufundowała nagrodę w wysokości 500 zł. Za drugie miejsce nagrodę 300 zł ufundowało Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, spółka akcyjna w Turku. Pierwszą nagrodę wręczył właściciel firmy pan Marian Janiak, drugą natomiast pan Edward Krawczyk. Wyniki dosłownie za chwilę. Handlują ciągle. Mnie to akurat nie podniesie, dla mnie jest to narzędzie. Dla mnie też, byle działało. A z bajerami to ja nic nie lubię, bo nie umiem się posługiwać. Pierwsze, drugie miejsce. Z identycznym czasem Aleksandra Słuszniak oraz Grzegorz Szczepański. Trzecie miejsce Andrzej Kuświk na Toniu Wart. Czwarte miejsce Bogusz Dąbrowski na Enwiamy. Piąte miejsce Aleksandra Bartkiewicz na koniu Golden. I szóste miejsce Ewelina Dulewicz na Tracie Fama. No proszę Państwa, rzadko się zdarza, że zawodnicy jadą w konkursach zwykłych czy szybkości osiągają identyczny czas, a jeszcze tym bardziej jak wyjeżdżają na dwóch szybkich koniach. Więc w tym układzie pierwsze, drugie miejsce ekstra dwóch zawodników, a więc ponownie musi nastąpić losowanie o nagrody rzeczowe, a finansowe no niestety muszą być podzielone na dwóch zawodników, czyli z pierwszego i drugiego miejsca. Tak jak się zawodnicy ustawili, tak jak startowali, a więc pani Aleksandra Słuszniak wylosowała karteczkę z numer 1, a więc ona otrzymuje puchar nagrody rzeczowe za miejsce pierwsze. Przypomnę jeszcze Państwu, że nagrody w tym konkursie ufundowali. Za pierwsze miejsce właściciel firmy Janiak z Turku, pan Marian Janiak. Wysokość 500 zł. Drugie miejsce
pan Edward Krawczyk, Towarzystwo Restauracji Warta w Turku. I trzecie miejsce Pomstal w Turku i pan Stanisław Tomaszak. Dokona dekoracji konia, złoży gratulacje zawodnicy Aleksie Sądrze Słuszniak. Proszę o wyjazd pani Aleksandra. Za chwilę zostanie wręczona nagroda panu Grzegorzowi Szczepańskiemu, a dokonają pan Krawczyk, pan Edward Krawczyk, a w Turku. Ślicznie. Również duże brawa dla sponsorów, proszę państwa. No oczywiście dla zawodnika, który zdobył również trzecie miejsce. Mam pod Walerem Łyskowką klub jeździecki Neopiano. No i duże brawa, 44 punkty bonifikacyjne w czasie 52:25. Zrzutka na przeszkodzie numer 7, nie wiem jak na Jokerze, bo tam było puknięcie, a z naszego miejsca nie widać. Tu bonifikacyjny w czasie 41:20. Aczkolwiek nie był to najlepszy czas.
na parkurze Malwina Mierzyńska przygotowuje się pan Lina Laśkiewicz. Uwaga! Pan by się mógł potknąć do pana i mógł być kulawy, a nie chciałby mieć kulawy w tobie. Ponownie maksymalna ilość punktów, a więc 44 w czasie 46,84. To a przygotowuje się Karo. Proszę Państwa, następny zawodnik, którym jest pan Witold Bieniek, Kajot Jarandu Strygów na koniu Kariowe. Startować teraz będzie Maram pod Angeliką Ojcze Nasz, a przygotowuje się Fama pod Eweliną Gulewicz. Thank you.
I ponownie 44 punkty bonifikacyjne w czasie 46,10. Thank you.